do wymiany hydrauliczne popychacze, no i rozrząd przy okazji, bo to wszystko trzeba porozbierać tutaj. Tak to wygląda. Olej ścieka. Także trzeba się zabierać za zdejmowanie rozrządu i wałków rozrządu. No dobra, trochę już porozbierane od dołu, nad kole. Tutaj od góry też. No i reszta. Walczymy dalej. No teraz męczarnia z kołem pasowym. Nie mam klucza udarowego. No i walka. Walka jest, kurwa. Bez udarowego chyba marne szanse. Alternator odkręcony. Kółka pośrednie. Odkręcane. No i jedziemy dalej. No jakby ktoś nie wiedział, to ustrojstwo jest tu wciśnięte. No ja mam teraz papier tu wciśnięty. No to jak widać jest o-ring. I to się wciska. Czyk. Tu są dwie śrubki. I tyle. I na bok. No dobra. Silniczek porozbierany. Tutaj też wywalona. No te popychacze niektóre. O. Miękki. Ten stoi dęba. O. Ten miękki. Ten też. Stary. Tutaj wszystko ściągnięte. Słabe światło. Także stary jeszcze nie był chyba taki zły. Później porównam jeszcze stary z nowym. Części już są, teraz czyszczenie wszystkiego. Powymieniać popychacze, rozrząd. No i walka dalej. Części są, łańcuch, szczelka, filtry, popychacze, pasta, oliwa. Mamy też tutaj. Tutaj ładnie też wszystko umyte, posmarowane. I górę zakładamy. Góra założona. Po lewej nowy wałek, po prawej stary. I różnica. No nie wiem, 2 mm. Stary. No ślizgi nie były mocno wyślizgane. Może i nie trzeba było zmieniać, ale już jak zmieniałem popychacze, to pół silnika i tak rozebrane, także zmieniam i rozrząd. No musiałem kupić do blokady rozrządu taki zestawik. Waga volkswagenowskich silników. Tu jest jeszcze właśnie czujnik na pierwszy cylinder, bo u mnie w bloku się okazało nie ma dziury na blokadę wału. Na blokadę wału korbowego. Tu blokada jest założona. O. Tu już jest martwy górny punkt ustawiony także. No dobra, może mi się uda pokazać. O! Chyba za daleko. No jeszcze nie, ale jedną ręką ciężko właśnie. Teraz. Do zera. O, o. I już na dół idzie.
Czyli z powrotem lekko. Jedną ręką kiepsko tak się. Ale widać, że i do zera. O, było, przeleciało trochę, muszę poprawić. No jedną ręką ciężko. Ale właśnie nie ma u mnie w bloku, jest zaślepiona dziura na ten bolec. Normalnie właśnie tu jak przychodzi napinacz, tu od tej strony, o, tu powinna być, teraz ręką nie pokażę, kurczę. Tu powinno być miejsce na wkręcenie tego, tej blokady. Tu nigdzie w silniku nie ma, cholera. No dobrze. Aha, jeszcze co ciekawe, no, to jest, bo to do różnych modeli tutaj jest. Do 1.2 TSI, TFSI, 1.4, 1.6 FSI. No tutaj akurat mojego silnika nie ma zaznaczonego, BTS, mój ma kod, tutaj nie ma. I tak. Tu są blokady do kompresora, no tutaj do napinacza. To szczerze mówiąc, to pewnie do jednowałkowych. Jak ma jeden wałek w głowicy, to jest chyba blokada do wałka. No to do wału, u mnie oczywiście tej dziury nie ma, a powinna być. Bo jak ustawię się na czujnikiem na górny punkt, to powinno się zablokować wał właśnie tym bolcem. A co ciekawe, tam w środku w tej rurce jest pręt. Jak założyłem tutaj do siebie, do swojego silnika, to był za długi i wypychało mi czujnik cały czas. Trzeba było około centymetra, półtora centymetra było chyba ucięte ten pręt. No i teraz pasuje. Także, no jakaś chińszczyzna zapewne, nie? No kupione w sklepie motoryzacyjnym u nas, także. No ale z Chin sprowadzone. No ale teraz działa. Bo włożyłem wcześniej podkładki i tam o-ringi, ale to latało i ciężko było ustawić idealnie na górny punkt. Teraz jest zajebiście. A few minutes later. Nic.